Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Cynk, mam nadzieję, że macie dobre homorki, bo dzisiaj sobie poobejrzymy Blanka i jej przebój solo robią furorę za granicą. Zostało mi tu podesłane przez Depolari, jest to 4 miesiące temu aż zrobiony wywiad, więc no, zobaczymy o co chodzi. Ale napisała mi, że to jest totalna perełka i że Blanka sama sobie zaprzecza w, praktycznie we wszystkim, więc zobaczymy o co chodzi. To no, jest oglądamy. Radio Z, a w Radio Z dzisiaj... jest Radio Z. Dobryność. Blanka Stajgow, cześć Blanka! Cześć wszystkim! Nowa młoda twarz na polskiej scenie muzycznej. Uh -huh. e, wtargnęłaś na antenę radia z, z piosenką Solo, <laughs> więc my teraz chcielibyśmy Ciebie trochę no właśnie, poznać. Wtargnęłaś. Jak wtargnęłaś? Jak się pytam? Nie każdego sobie biorą od tak. E, Blanka, lat mam 23 o, i młoda jak długo jest. już marzyłam o tym, żeby zostać wokalistką? Uh. 13 lat miałam, jak napisałam pierwszą piosenkę i tak naprawdę od tego się wszystko zaczęło. Mhm. Wiem, że twoje korzenie tak. e, sięgają Bułgarii, mhm. mieszkałaś w Stanach Zjednoczonych. Też. To jak to się stało, że zdecydowałaś się jednak tę karierę, karierę rozpocząć tutaj w Polsce? E... Ja ci powiem jak. Ona nie musi nawet mówić, ja ci powiem. <laughs> w Stanach, żeby się przebić, to jest dosłowna katurgia. Mało kto się tam przebija tak naprawdę. Bułgarii nie mam pojęcia, ale podejrzewałem, że może być Ech. też ciężko. No jednak jak widać, tutaj mnie z powrotem przyprowadziło życie. Ech. Chyba znajomości. Ech. I ewidentnie tak to się miało właśnie wydarzyć, więc e, jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam w mojej ukochanej Polsce tak naprawdę, w której się wychowałam i w której mieszkam i, i którą mam w sercu i że to tutaj właśnie wszystko się zaczyna. No właśnie, zaczyna się. Ta kariera tak. się zaczyna. Mamy singiel, który podbija serca słuchaczy solo. No. zdradzisz nam trochę tych kulisów powstawania, tej piosenki, oh. bo trzeba powiedzieć, że to nie jest twój pierwszy singiel, który ty nagrałaś, bo ty już mm -hmm. masz na swoim koncie kilka piosenek, tak. a to jest numer, który faktycznie dopiero można tak, tak powiedzieć, zażarł szeroko. Ja go nazywam moim pierwszym singlem, no bo to jest jednak mój pierwszy poważny taki taki naprawdę mój singiel. Aha, czyli to jest twoja pierwsza poważna piosenka. A w radiu... W, tym, w Onet rano gadałaś, że wszystkie twoje piosenki wkładasz niesamowicie dużo pracy, i wszystkie Twoje piosenki były ko koszmarnie wymagające od ciebie wszystkiego, tak? No to, to, to co ty szanisz w ogóle? To może, nie wiem, zapamiętaj sobie te swoje kłamstwa i, i tak bym chciała, żeby, żeby, jakby tak to zostało, jako mój pierwszy, pierwszy poważny krok w karierze muzycznej, ale oczywiście wcześniej też nagrywałam. Jak byłam jeszcze Independent Artist, no ale doszedłem do momentu solo, więc. więc there it is. No i, mamy, no i mamy solo. Blanka, zdradź nam trochę, jak wyglądało tworzenie tego numeru, okay. bo ty pracowałaś z fantastycznymi ludźmi nad tym numerem. Tak, jest z fantastycznymi. Przy pomocy, przy pomocy ludzi ludźmi, producentami i dwiema dziewczynami, z którymi razem pisałyśmy ten numer. W... A to tylko pomoc, jest to tylko pomoc, oni nic nie zrobili, oni tylko pomagali. Trójce w ogóle <laughs> pisaliśmy go na Zoomie um, i napisałyśmy go tak naprawdę w półtorej godziny. Całą piosenkę od... Napisała piosenkę w półtorej godziny przez trzy osoby. Półtorej godziny przez trzy osoby, gdzie prawie połowa piosenki to sala, sala. No, no Mnóstwo pracy, nie? Sama sobie przeczysz. W początku do końca. Jedna dziewczyna w Norwegii, druga w Szwecji, Boż, ja w Polsce. Tyle pracy i, ona potrzebowała. I po tyle pracy. Poszło. Ta piosenka była tak e, prosta, w, jakby w, w przygotowaniu. w Ja w dupę kopane, to po co ty mówiłaś w ONET rano, że ty, ty tyle czasu spędziliście, tyle pracy musiałaś mieć. No ona sama sobie przeczy, no. To jest zakłamana typiara. W pisaniu, w produkcji, wiesz, to, to wszystko bardzo po prostu płynęło. Dużo się nad tym nie zastanawialiśmy. Jakoś on one trano, się... gdy dostałaś mnóstwo krytyki od ludzi, to jakoś tak nie mówiłaś. Bo co? Bo wtedy już to nie wypada. Zmieniasz wersję jak tobie wygodne. Tyle Robiło. w temacie. To bardzo przyjemne było pracowanie nad tym utworem, więc... Super. I mamy, mamy I hit, mamy, <laughs> mamy hit. Yy, ja Muszę powiedzieć, że ten tytuł tak. solo, to raczej mm -hmm. taka dobra wróżba, bo znamy już taki numer, który też całkiem nie da. Tak, to prawda. Demi stworzyła solo. E, w zasadzie stacji radiowych na całym świecie. Raczej tytuł. ona prawdopodobnie Ale też no i... mogła tego nie stworzyć. Nie wiem, nie interesuje się Demi Lovato. Ale rzecz... większość tych gwiazd, to nie tworzy własnej muzyki, a ani kurczę, po prostu tekstów Kurc, nawet. Mam nadzieję, że w twoim <coughs> przypadku twoje solo również odniesie ogromny, ogromny sukces. Dziękuję. Właśnie ym, sprawdzałaś, czy gdzieś za granicą też już udało ci się dotrzeć? I właśnie muszę powiedzieć, że tak. Sprawdzałam, a nawet nie tylko sprawdzałam, a doszły mnie słuchy, że solo jest y, jako pierwszy numer od wielu, wielu lat y, z Polski rozgrywane w wielu krajach w Europie. i nie Ponieważ Warner tego zażyczył sobie. Wytwórnia, która cię promuje ma na całym świecie bazy. Dlatego. Dlatego są na w innych... To nie jest tak dlatego, że ty, to, to jest taki hit niesamowity, że ja pierdzielę. Tylko w Europie. Między innymi na Litwie, e, Serbia, Bułgaria. E, za dwa dni właśnie jadę e, na promotur w Bułgarii. Mamy występ e, w, w najbliższym... Okej, okay, patrzcie sobie to. Patrzcie gdzie oni mają swoje swoje wytwórnie tu. Mamy kolejny kolejny, kolejny, patrzcie Polska, Ruscy kurwa, Norwegia, yy, tu macie kolejny, Niemcy nawet kurwa, Australia, proszę bardzo proszę bardzo, Grecja, Francja. Proszę bardzo, lecimy dalej. Patrzcie Czech. Czechy kurwa. No patrzcie ile tego jest. Patrzcie ile tego jest. Argentyna, Brazylia. Może dlatego byłaś w większości krajów, że jest za granicą, może dlatego, że Warner ma tam swoje biura i cię wywala. Nawet kurwa na Filipinach mogłaś być słuchana. No ja ja sobie robicie ze mnie. I nie tylko no. w Europie, między innymi na Litwie, Serbia, Bułgaria. Za dwa dni właśnie jadę na promotur w Bułgarii. Mamy występ w, w największej tam telewizji, i no także rozgrywa się Ciekawe, to. Ciekawe, jak się tam dostałaś? I, I też widzę to po moich na przykład social mediach, że, że ludzie po prostu z zagranicy nagle mnie followują, piszą do mnie w innych językach tu po bułgarsku, tu po serbsku. I Ale odpowiadasz. Odpowiadam, tłumaczę, dzielnie, odpowiadam, po pomalutku. Yy, i... No! Ale jak dostajesz krytyki, to raptownie nie odpowiadasz. Ty wręcz mówisz, że ty się starasz nie czytać tego. I, i dziękuję po prostu za to, że są Zakłamanie że po prostu wspierają mnie, więc, więc tak, tak. <laughs> Jest taki konkurs. O, znam to pytanie. <śmiech> Międzynarodowy, <śmiech> gdzie spotykają się artyści z całej Europy i nie tylko. Znam, znam. <laughs> Wiesz, do czego piję. Wiem, do czego pijesz. I co o tym myślisz? Zdradzmy tutaj, oczywiście chodzi o Eurowizję. No pewnie. Czyli co cztery miesiące myślę? temu, prawie pięć, miała ten wywiad i ona już y, wiedziała o tym, że będzie brała udział w Eurowizji. Myślę o tym y, bardzo dużo pozytywnych myśli, y, ale nie mogę nic potwierdzić, ani nie mogę nic zaprzeczyć. Mogę powiedzieć, że na pewno dam znać niedługo. To taki... Nie, ona wcale nie myślała o tym, żeby brać udział, to jej widzowie jej to zaproponowali. No, haha, zakłamanie, kurwa, wychodzi Czytamy, w każdym Tak. Czekamy, my na to, co, co się wydarzy. Mm -hmm. Blanka, ale porozmawiamy jeszcze trochę o tej twojej przygodzie muzycznej, mm -hmm. która zaczęła się jakiś czas temu. Tak. Wróćmy na moment do Twojego startu, bo tak jak mm -hmm. rozmawiałyśmy na początku, Stany Zjednoczone. Tak. Stany Zjednoczone, ogromny rynek, wspaniali twórcy. Ona, mm. ona zaczęła w Stanach Zjednoczonych. Nam trochę, jak wyglądała Twoja przygoda muzyczna tam za oceanem? Jasne. Moja przygoda w Stanach wyglądała w ten sposób, że po prostu jestem najbardziej wdzięczną córką, jaką, jaką staram, staram się być najbardziej wdzięczną osobą i córką do mojej mamy, jaką mogę być, bo to ona otworzyła mi te drzwi, żeby, żeby móc przeprowadzić się po prostu, że tak powiem, z jedną walizką do Stanów i i to tak naprawdę same wydwie dwie próbowałyśmy, bez żadnych znajomości, bez żadnego startu tam, krok po kroku szukać odpowiednich osób do pracy, do rozwoju, do pisania muzyki, żeby mogła się rozwijać, poznawać różne opcje. Ty wiesz, ile tysięcy ludzi tak próbuje? Rzeczy. Jak ty się dostałaś niby do jakiegoś sławnego, nie wiem, w jakiejś sławnej wytwórni, ty mi powiedz. Bez znajomości, które próbujesz tu powiedzieć. E, muzykę, próbować różnych rzeczy, odnaleźć swój styl i tak dalej. więc. Ale odnalazłaś styl? No, genialnie! Kopia Ran... ehm... Ariane Grande, która nie umie śpiewać. Więc co mogę powiedzieć? Bardzo dużo się tam nauczyłam. E, I jeśli chodzi o dorosłość, to na pewno ten cały wyjazd Stanów wprowadził mnie bardzo ostro w tą dorosłość, bo. E... No tak, żeby być dorosłym, to trzeba wyjechać za granicę, nie? Żeby być dorosłym, musicie polecieć do Stanów Zjednoczonych, bo tam was nauczył bycia dorosłym. Bo i nauczyłam się bardzo języka, i nauczyłam się relacji z ludźmi ludzkich w dorosłym życiu. Nauczyłam się... No to ty w Polsce byś się tego nie nauczyła? No języka może nie, ale kurwa co, nie, nie nauczyłabyś się relacji między ludźmi? To co ty kurwa? W piwnicy byłaś chowana? Dużo uważać. Bardzo dużo miałam. Ciekawych e, historii w Stanach. E, I też e, byłam to w stanie. Poczekaj, musisz nam koniecznie jakąś jedną przynajmniej zdradzić. O Jezu jedną, no. Chyba, że masz więcej? To? Dziesię, jest, jest ich dużo, jest ich wiele. E, myślę, jaką e, mogłabym zdradzić, ale, ale co, co najważniejsze chciałam powiedzieć też, e, to jest to, że m, pracowałam naprawdę z wieloma genialnymi twórcami i genialnymi producentami, takimi jak mogę zdradzić e, Tim Kelly, który jest. E, Odpowiedzialny za piosenkę, za w ogóle wiele albumów i Chrisa Brauna, i Ashera. Yy, i... cześć! czy ty mi próbujesz w tym momencie wymówić, że Ty Piara z jedną walizką i z mamą przy boku wbiła się do studia takiej kurwa. takiego giganta muzycznego i ona zrobiła... I co powiedziałaś? Nagrajmy coś? Poucz mnie? Tu mi czołg kleci? Bez znajomości. <grywa> Dobry żart, kurwa. Naprawdę. Przecież jak on cię usłyszał, to powiedział wypierdalej, babo. Jest odpowiedzialny za hi wielki hit e, z dawnych lat, e, który nazywa się Tong Song, Cisco. E, I to jest e, po prostu hit, który moja mama kojarzy, który moja mama uwielbia. No i bycie z nim w, w studiu i po prostu próbowanie z nim różnych e, gatunków muzycznych i, i swojej tak naprawdę stylu swojego znajdowania muzycznego, to mi na pewno dużo, Gdzie... bardzo dużo dało. Gdzie ty masz swój styl muzyczny? Gdzie ty masz swój styl muzyczny? O, I też myślę, że dlatego po piosence Solo ja, ja dostaję teraz bardzo dużo wiadomości i dużo znaków zapytania, skąd ja jestem. I, i, no, no właśnie, ja się pytam, skąd ty jesteś? Że już nikt nie wiedział, że jestem z Polski w ogóle, więc myślę, że ten cały influence y, y, ze Stanów i też z Bułgarii, bo też mieszkałam w Bułgarii trochę, y, trochę tak za. Tutaj zawieruszył. No, czyli miałeś znajomości w Bułgarii w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu odniosłeś sukces, na który ciężko ludzie muszą pracować, i wielu się nie udaje i są zapominani. A mi, Bez znajomości, jeszcze mi próbujesz to wmówić. Z, ym, co z tego, co udało ci się mhm. przywieźć jako doświadczenie ze Stanów Zjednoczonych, cały czas wykorzystujesz teraz? Na pewno to, że wiem, jak bardzo trzeba być pracowitym. I jak bardzo nie można przestawać i się nie można po prostu poddać, bo em, okay. bo w Stanach no rynek, no, oczywiście na całym świecie, ale w Stanach jest tak duża rywalizacja. Jest... No właśnie. Tam codziennie tysiące ludzi walczy o jakikolwiek adorację przez różne studia i tym podobne. Ja mam uwierzyć, że ty z jedną walizką i mamusią przy boku sobie tam wbiłaś po prostu. Ja w to nie uwierzę. Nie jestem idiotą. Tak dużo świetnych, genialnych artystów, genialnych piosenek, genialnych songwriterów, najlepszych tancerek. Jest po prostu. No właśnie. No właśnie. Tańczyć nie umiesz, śpiewać nie umiesz, jeden co to wyglądasz, ale takich dziewczyn jak ty są naprawdę dziesiątki tysięcy, setki tysięcy nawet. To tyle osób, którzy robią to świetnie, że żeby zrobić to najlepiej, to praca jest naprawdę do wykonania. Nie... Ty twierdzisz, że ty najlepiej to wykonujesz wszystko? O, próżność. Widać, że, że tego uczyła mi moja mama całe życie, ale zobaczyć to na żywo i poczuć to na sobie, że jednak jest jeszcze długa droga i dużo pracy do wykonania, to to na pewno, na pewno przywiozłam ze Stanów i, i na zawsze z zostanie. Ale Stany chyba też dają jednak mhm. takie wsparcie pod względem tego, że ci młodzi artyści, którzy tam mhm. zaczynają, mam wrażenie, że oni są naprawdę ogromnie otwarci na to, tak. żeby się kształcić. Kobieto, co ty bredzisz? Stany Zjednoczone to jedno wielkie bagno. Tam ludzie jadą z nadzieją, że, co, że osiągną sukces, a większość z nich są w błocie i zapierdalają gdzieś na jakichś budowach i restauracjach, bo nie są w stanie nawet się utrzymać. Co ty bredzisz, że oni tam się wspierają? Tam się wspiera prawdziwe talenty i to też nie zawsze, bo większość tych gwiazdeczek to miała znajomości. Albo po prostu. Udało im się dostać szczęściem po prostu do jakiejś, jakiegoś konkursu i, i po prostu zrobili furorę w internecie i przez to BUM poszło, nie? Co ty bredzisz? Tak. Ameryka to bagno dla artystów. Tak, potwierdzisz, potwierdzisz, prawda? Ona by tam szybko zginęła wręcz. Potwierdzam w 100%. Tam właśnie wszyscy chcą się uczyć, chcą się poznawać, chcą, um, są bardzo otwarci na różne. No to ty myślisz, że w Polsce ludzie się nie chcą uczyć, nie, ch nie są otwarci zmiany, na propozycje, na krytykę. Na przykład w Polsce uważam, że jesteśmy dość mało otwarci na krytykę, jeśli... Us... Co? To, to, mi, to mi mówi... dziewczyna, która nie chce, jak to ona powiedziała w Onet ona nie chce czytać tego, bo, 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 bo ona uważa krytykę za hejt, nie? Czytałem twoje komentarze pod twoimi fi, filmikami, twoimi Instagramami i tymi pierdoł, pierdołami wszystkimi. Ty masz tam samą krytykę, a ty uważasz wszystkich za hejterów. Słyszymy krytykę, trochę się zamykamy, uż, uważamy to za hejt, a nieraz właśnie trzeba. <słyszy> <słyszy> jak, ja ci powiem coś, dziewczyna. Gdy, gdy ciebie to nie dotyczy, to wtedy ty uważasz to za krytykę, ale jak ciebie to dotyczy, to już raptownie jest hejt. Myślę, pomyśleć o tej drugiej strony. Kurczę, a może jednak. A może, a może faktycznie mogę zrobić coś lepiej? Oczywiście, jeśli to jest konstruktywna krytyka, tak? Ja nie mówię tutaj o hejcie, ale, ale właśnie, właśnie to faktycznie jest taka różnica pomiędzy Polską A Stanami. I czy ty się z taką oh. konstruktywną krytyką już spotkałaś? Oczywiście. Wiele razy. Wiesz ile artystów się tam zatraca i się zabija. Ameryka prawie niczym się nie różni od Polski. Pod względem w ogóle artystycznym, poza tym, że tam po prostu jest dużo, dużo wyższy poziom prawdopodobnie. Ale to też zależy dla kogo, co jest czym. Naprawdę. No. Robi z Ameryki nie wiadomo jakiej kurwa bóstwo wręcz. To jest ziemia obiecana, a tam ludzie po prostu umierają z głodu, a bezdomnych mają tyle, że ja pierdzielę. Wiele, wiele, wiele razy. W Polsce my mamy pijaków, którzy chociaż dostają coś Usłuchałem, i żyją. Że mogę zrobić coś inaczej, lepiej. Ym, i, I zawsze starałam się Faktycznie zrobić to lepiej następnym razem, i myślę, że to mnie też budowało. Oczywiście to jest takie trochę dążenie do perfekcjonizmu. Myślę, że wielu artystów e, dąży do perfekcjonizmu. Tego, artystów tak. Tego perfekcjonizmu raczej nigdy nie uzyskamy. I trzeba to chyba wiedzieć i czuć, ale oczywiście trzeba być, e, jeśli się chce, coraz lepszym, e, coraz e, bardziej się otwierać na, na różne inne rzeczy, na nowości, no i dążyć do celu się nie poddawać. A czy przy wydaniu mm -hmm. tego singla solo będę akurat tutaj nim operować, bo to tak. jest piosenka, którą dobrze już znamy. Tak. Czy był taki moment, kiedy się zastanowiłaś, na przykład po wydaniu tej piosenki, mm -hmm. że A tutaj można było inaczej to zrobić? E, po wydaniu nie, po wydaniu już tylko się cieszyłam, że ona wyszła, że, że mogę się dzielić nią z, ze wszystkimi, no. ale tuż przed, jeszcze ostatnie, takie tuż przed wydaniem, y, ostatnie szlify, a czy tu jest dobrze, czy tu nie jest za głośno, troszeczkę na zwrotce, a czy może jednak y, to, y, ten kawałeczek trochę ściszyć albo mogłam to jednak, może zrobić inaczej, ale to właśnie jest y, chyba ta taka klątwa artysty, który chce zawsze lepiej i zawsze ja nie mogę z tego, jak ona cały czas mówi o artystach. Kurwa, prawdziwy... Naj, najpro, najlepsze jest to, że bardzo dużo artystów nawet nie mówi, że są artystami. Bo oni nie muszą tego mówić, a ona za każdym razem podkreśla, że ona jest artystą. Zawsze najlepiej i myślę, że po prostu w pewnym momencie trzeba powiedzieć, ok, this is it, puszczamy, jest dobrze. E, Pussycat Dolls. O, oh, tak. Pussycat Dolls. E, dziewczyny, które osiągnęły niebywały sukces na całym mm -hmm, świecie. Tak. I jedna z tych dziewczyn mm -hmm. jest Twoją dobrą znajomą. Mówimy tu o Melody. Tak jest. E, czy ty, no mamy kolejne znajomości. Ty mm, zasięgasz na przykład jakiś raz u swoich starszych koleżanek po fachu, konsultujesz się czasem, czy jesteś raczej. Ty nie masz żadnej znajomości, a masz sławne koleżanki. osobą, która ma swój określony tor, którym się porusza. To znaczy, na pewno y, dużo usłyszałam konstruktywnej, może nawet nie tyle konstruktywnej krytyki, co właśnie porad od Melody, y, spod, poznałam się... Ja z... ci dam radę. Dam ci zajebistą radę. Nie śpiewaj na żywo. Śpiewaj sobie w tym studiu niech ci robią 50 tysięcy filtrów na głos. Też w bardzo ciekawy i śmieszny sposób, to znaczy ym, próbowałam się dobić do jednej z wytwórni <grych> w Stanach. Yy, no i oczywiście moim sprytem dobiłam się do niej i weszłam do tej wytwórni. Udało mi się wejść z biegu, z, z drzwi, że tak powiem, y, z, z ulicy na spotkanie z najważniejszymi A&R po prostu w LA. Yy, no i, i, i tam poznałam jej bardzo dobrego przyjaciela, jak ktoś próbuje wbiec do takiej korporacji, gdzie jeszcze są najważniejsze głowy, aktualnie tam sobie siedzą, to, to ochroniarze robią takie coś, jak łapią cię, walą cię o glebę, zakuwają i czekają na policję albo wywalają cię gdzieś w kąt. Albo zostajesz paralizatorem po prostu na japę. Nikt nie może sobie od tak wbiec do takiej wytwórni i po prostu liczyć na szczęście. Naprawdę. To nie jest film, dziewczyno, to jest prawdziwe życie. Ty masz jakieś kurwa scenariusze z filmu. Jaciela, który zobaczył po prostu we mnie potencjał, bardzo się zakumplowaliśmy i on mi polecił ludzi do pracy, z którymi mogę pracować i, i uczyć się na przykład śpiewu, produkcji i tak dalej. Dał mi dobre, fajne kontakty, z którymi <laughs> mogą operować. No i oczywiście kontakt do Melody, z którą się umów umówiliśmy na lunch i, i siedzieliśmy, opowiadała mi dużo, dużo różnych... Przeróżnych historii, których pewnie nie mogę za bardzo też zdradzić, um, odnośnie grupy i odnośnie tego, jak, jak ona pracowała, co się teraz dzieje, co się na początku działo i, i jak bardzo też trzeba uważać i być ostrożnym i robić swoje i zawsze być um, pod dobrą, najlepiej być po prostu pod dobrą opieką odpowiednich ludzi i, i mieć takie swoje, do, taki swój dobry krąg dobrych dusz. I, i tego. Ogólnie jest to potwornie nudny wywiat, wywiad. Ona później już tylko gada o tym, że że mama to jej najlepsza przyjaciółka, tak naprawdę, że poznała dużo ludzi, bla, 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 bla. bla bla. Więc ogólnie potwornie nudny wywiad. Ona jest po prostu zakłamana i zakłamanie po prostu czuć na kilometr. Tyle w temacie. Dzięki, wielkie za oglądanie, dzięki, wielkie za słuchanie. Ja już z każdym wywiadem przestaję lubić po prostu. Ona sama się po prostu plącze w tym wszystkim, co mówi. Naprawdę, to jest przykre wręcz, przykre.